Nasze pastwiska, łąki posiadamy na Nowolesiu i tam też trafiają nasze ptaki. Po tym, jak nabiorą umiejętności termoregulacji, mniej więcej po drugim, trzecim tygodniu życia, przebywania w odchowalni, przenosimy je na pastwiska. Dlaczego system pastwiskowy? No, duża ilość słońca, nieograniczona ilość zielonki, traw i ziół, które mamy wysiane na naszych łąkach, pozwalają im bardzo zdrowo się rozwijać. Nie musimy stosować żadnych chemii, żadnych antybiotyków. Jedynym antybiotykiem, które dostają, to jest czosnek. Pomimo tego, że gęsi nie lubią czosnku, to i tak im dajemy, ale dajemy im możliwość wyboru. Widzicie, w tym poidle jest czosnek, ta woda wygląda nie najlepiej, a gęś lubi bardzo czystą wodę, trzeba codziennie mieć poidła. W tych dwóch poidłach jest czosnek. Od czasu do czasu podchodzą i coś tam z tego się napiją.